Cześć, to jest Anna i Paweł z Couple Away. Jesteśmy podróżnikami i fotografami i na zaproszenie iSpot przygotowaliśmy dla Was serię krótkich filmików. Dzisiaj będziemy mówić o... O tym, jak nakręcić filmik z wakacji, z wyjazdu, jak szukać ciekawych ujęć, pokażemy Wam nasze triki i na koniec zmontujemy właśnie krótki filmik. Zacznijmy od tego, czym kręcić. Każdy z nas ma telefon i my podczas naszych podróży też bardzo często go wykorzystujemy do nagrywania, bo mamy go cały czas przy sobie. Ja zdecydowanie częściej. Paweł ma zawsze kamerę w ręce, a ja mam telefon. No u nas jest to miks, bo jeśli chodzi o vlogi, to czy jakieś krótkie filmy, to wykorzystują też bardzo często aparat, ale jeśli ktoś jedzie na wakacje, ma tylko telefon, bez obaw można nakręcić bardzo fajny film i dobry jakościowo, bo jakość w telefonach jest coraz lepsza. Bardzo ważna rzecz, o której musicie pamiętać na samym początku, czyli to, jak trzymamy telefon. Musicie pomyśleć, czy chcecie filmik publikować w social mediach, czyli będziemy kręcić głównie pionowo, czy będzie to puszczane na telewizorze, na monitorze, gdzieś na YouTubie. To pamiętajcie zawsze, żeby kręcić w poziomie, bo później pionowe ujęcia bardzo źle wyglądają na poziomym ekranie, bez tło rozmyte, są wycięte, no i to się najczęściej po prostu nie nadaje do użytku. Druga bardzo ważna rzecz to jest światło. Ja wiem, że na wakacjach nie za bardzo się chce wstawać wcześniej rano na wschód słońca, ale uwierzcie mi, warto, ponieważ poranne światło jest zdecydowanie piękniejsze, jest miękkie, można bardzo fajnie zagrać światłem. W filmie to wygląda bardzo profesjonalnie i nadaje ciekawy charakter. Także wschodzące słońce lub zachodzące słońce będzie bardzo fajne na Waszych ujęciach. Także polecamy zwracać uwagę na pory dnia. Najgorzej będzie w południe, ponieważ słońce jest najbardziej nad nami. Są ostre cienie, nie ma tych kolorów, nie ma takiej fajnej głębi. No ale to nie znaczy, żeby nie filmować, więc tylko wtedy trzeba bardziej się wysilić, poszukać ciekawych kadrów. Jeśli już jesteśmy w temacie kadrów, no to tutaj musicie popuścić swoje wodze fantazji i szukać jak najciekawszych różnych perspektyw, kombinować. Bo można nagrać krótki filmik stojąc na wprost postaci, ale jeśli się schowacie za czymś, nagracie przez jakąś przeszkodę, przez liście, przez kwiatki, nada to naprawdę bardzo fajnej głębi, urozmaici i przede wszystkim będzie ciekawy, więc kombinujcie. Kolejna rzecz, inna perspektywa. Myślę, że jeżeli macie drona, to bardzo fajnie będzie go wykorzystać właśnie do takiego wakacyjnego filmiku, ponieważ świat z drona wygląda zupełnie inaczej i na pewno nada fajnego charakteru i będzie urozmaici film. Bo nawet jeśli jesteście w danym miejscu i z perspektywy oczu, nie wydaje się ono ciekawe, starczy wylecieć kilkanaście metrów nad to miejsce i pokazać je z zupełnie innej perspektywy. I w ogóle filmy z drona są super, dają bardzo fajne efekty, także jeśli macie drona, korzystajcie też z niego. Dobra, to tyle myślę teorii, przejdźmy teraz do praktyki. Mamy przygotowane ujęcia z ostatniego wyjazdu na Teneryfę i myślę, że tak najłatwiej będzie Wam je zobaczyć i zapamiętać, na co zwracać uwagę przy filmowaniu. Zanim przejdziemy do montażu, jeszcze jedna dygresja. Skąd brać muzykę? Często jest to problem, ponieważ ogranicza nas prawa autorskie i wykorzystanie popularnych utworów wręcz jest niemożliwe, żeby zrobić to legalnie. Polecam korzystać z darmowych bibliotek, takich jak biblioteka YouTube'a lub płatnych. My korzystamy z Artista, którego mogę polecić, lub Epidemic Sound. Płacąc miesięczną subskrypcję, możemy bezpiecznie korzystać z różnych utworów i łatwiej jest wtedy znaleźć muzykę pasującą do naszego filmu. Do pracy używamy komputerów Apple MacBook Pro, ze względu na to, że działają stabilnie, są niezawodne, a dla nas jest to bardzo ważne w pracy. No dobra, zaczynamy. Montaż. Film zmontujemy w programie iMovie, który jest darmowy. Jeśli go nie macie go na swoim urządzeniu, możecie go pobrać ze sklepu App Store. Po otwarciu zobaczycie takie okno. Macie do wyboru utworzyć nowy projekt lub zwiastun lub prezentację. Ja już wcześniej przygotowałem projekt, dodałem część ujęć i wystarczy nacisnąć na niego dwa razy i pojawi się takie okno. Na początek może się to wydać bardzo skomplikowane i stwierdzicie, że tego nie ogarniecie, ale bez obaw, program jest naprawdę prosty i intuicyjny. Tak jak mówiłem, dodałem już część ujęć tutaj, ale jeśli chcecie dodać swoje ujęcia, można zrobić to na dwa sposoby i to bardzo proste. Pierwszy z nich, widzicie tu taką strzałkę, wystarczy ją nacisnąć i otworzy się okno z wybranym folderem, gdzie możecie zobaczyć swoje ujęcia i następnie dodać je do biblioteki, do projektu. Zobaczmy, które tutaj możemy dodać. O, dodamy tutaj gościa prezentującego na kajcie. Importuj zaznaczone i już mamy ten film w naszym projekcie. Drugą opcją jest wybór po prostu przeciągnąć to ujęcie. Czyli zaznaczam tutaj, przeciągam i automatycznie ono się dodaje do naszego projektu. Od czego zaczynamy montaż?
Pierwsza rzecz, jeśli mamy muzykę, musimy wybrać odpowiedni moment muzyki i wrzucić go na timeline. Zaznaczam tutaj klip, załóżmy w tym momencie, i od spacją włączam podgląd, żeby sprawdzić, w którym jestem momencie. Okay, myślę, że tutaj to wejście do tego bitu z wyciszenia będzie fajnym początkiem do naszego filmu, do naszego krótkiego klipu. Literką I, czyli IN, zaznaczam początek. Spacja, żeby puścić podgląd. Wybieram dany fragment muzyki, czekam. I naciskam O, czyli OUT, żeby zakończyć zaznaczenie. I następnie myszką musicie przeciągnąć ten klip na timeline. Mam za krótki klip i żeby go wydłużyć, wystarczy z lewej strony tego klipu przeciągnąć go jeszcze bardziej w lewo i automatycznie on będzie się wydłużał. Mam tutaj 10 sekund, możecie zobaczyć, widać na ekranie, potrzebuję około 25-30. Muzykę mamy już na timeline'ie, teraz jak dodać do tego ujęcia. Też bardzo prosto, wybieramy pierwsze ujęcie do naszego filmu. Myślę, że tutaj przelot dronem i wyłaniająca się zza skały plaża będzie fajnym początkiem. Przesuwając z kursorem w lewo, w prawo, macie automatycznie podgląd. I tak samo zaznaczamy I, czyli początek, czyli IN, i O jako zakończenie. I w takim żółtym prostokącie pojawia się zaznaczenie i przeciągamy to na timeline. Teraz co należy zrobić? Musimy dopasować długość klipu do bitu w muzyce. Zaznaczam początek, spacja. Słucham, gdzie jest bit, jak się kończy muzyka. Już widzę, że mam za długi klip, bo bit, na którym chciałbym skończyć to ujęcie, był trochę wcześniej. O, właśnie w tym miejscu. Klawiszami w lewo, w prawo mogę przesuwać klatka po klatce, żeby znaleźć idealny punkt cięcia. I myszką wystarczy przesunąć, dociągnąć ten klip do tej granicy i sprawdzić, czy wchodzi w bit. Dodajemy kolejne ujęcie. Wszystko jest bardzo analogiczne. Mam tu kolejne ujęcie z drona z takim ruchem dookoła, wokół własnej osi. Bardzo fajnie, jeśli kochacie drona, róbcie takie ujęcia, czy takie proste z góry. Zobaczycie na kolejnym ujęciu, jak to fajnie wygląda i urozmaica nasz film. Tutaj wybierzemy ten moment. Ok. Sprawdzamy. Trochę za długie, ale pierwsze cięcie mamy w dobrym miejscu. I tu będzie drugie. Dodajemy kolejne ujęcie. Tutaj wykorzystamy takie ujęcie z przejazdem kamery od prawej strony do lewej. Pokazanie się już idącej Justyny za kwiatków. Myślę, że będzie to ciekawie wyglądało i nie jest takim zwykłym kadrem. Justyna idzie po prostu ulicą. Tylko coś się na tym dzieje. Wybieram moment, w którym jeszcze jej nie widać w kadrze. Zaznaczenie. Wybieram odpowiedni moment. I na timeline. Sprawdzam, czy jest cięcie w dobrym miejscu. Na tym bicie zakończymy. I dopasowujemy długość klipu. W tym ujęciu widać, że mam dodatkowy dźwięk, który będzie słychać jako sznufal w muzyce. Wystarczy przeciągnąć tą belkę w dół, to jest nasz dźwięk, do 0% i całe audio z tego filmiku zostanie wyciszone. Brakuje mi jednego ujęcia i bardzo prosto, jak mówię, go przeciągnę sobie do projektu i mogę je dodać. Wybieram odpowiedni moment, tak jak wcześniej. Ok. I na tym. Jak widzicie, na początku montaż jest bardzo prosty, bo wystarczy w odpowiedniej kolejności ułożyć ujęcia, dopasować je do muzyki, no i później jeszcze kilka kroków i mamy gotowy film. W tym filmie widać, jak ciekawie wykorzystaliśmy krzaki, które były na dole kadru i przez nie filmując, filmowałem wulkan Teide i dodało to trochę głębi do naszego ujęcia. Nie jest to po prostu szeroka panorama, na której niespecjalnie się coś dzieje. Nasz film zakończymy ujęciem z samochodu, gdzie zachodzące słońce przebijało się
przez drzewa i tworzyło takie refleksy. I myślę, że to będzie dobre zakończenie naszego filmu, że już koniec dnia, takie zakończenie danego rozdziału, danej części. I na koniec dodam przejście takie audio fade out, czyli żeby muzyka od głośnego zeszła do cichego i wystarczy tą zieloną kropkę przeciągnąć w lewą stronę i muzyka automatycznie sama będzie się wyciszać. Okay. Ujęcia mamy już ułożone, co jest kolejnym krokiem. Jeśli nagrywacie coś z ręki, często te ujęcia będą niestabilne. Mam tutaj dwa takie ujęcia, które chciałbym wystabilizować. Jest to bardzo proste, bo wystarczy to ujęcie zaznaczyć. I tutaj nad oknem podglądu jest taki panel z różnymi opcjami do wyboru. Żeby wystabilizować ujęcie, musicie nacisnąć taką kamerę z takimi kreskami od góry i od dołu. Jest podpisana stabilizacja. I zaznaczyć okienko stabilizuj poruszone wideo. Zajmuje to kilka sekund w zależności od długości klipu. I już to ujęcie mam wystabilizowane i zobaczmy, jak wygląda teraz. No jest dużo lepiej. I drugie ujęcie, myślę, że to będzie dobre. Z ruchem to kręciłem z ręki, więc myślę, że będą takie mini drgania, które na pewno na większym ekranie będą widoczne. Ok. Ujęcia mam wystabilizowane. Kolejny krok, czyli poprawianie koloru. Często jest tak, że nasza kamera nagra coś bardziej wyblakłe, jest mniejszy kontrast, bo jakieś prześwietlenie, coś jest zbyt jasnego, zbyt ciemne są pewne obszary na ujęciu, chcemy to poprawić. I można też to w bardzo, bardzo łatwy sposób zrobić. Z tego panelu kontrolnego wystarczy wybrać korekcja kolorów, taką paletę z farbami i pojawią się trzy takie suwaki. Pierwszy suwak z lewej strony i pierwsze kółko na nim pozwala dostosować cienie, czyli ciemniejsze obszary zdjęcia. Wybierzmy to ujęcie, bo na nim będzie to dobrze widać. Przeciągając w lewo lub w prawo, pracuje nad cieniami, rozjaśniając je lub przyciemniając. Delikatnie je rozjaśnia. Drugim kółkiem zwiększę kontrast i myślę, że w tym ujęciu tyle będzie. I chcę zwiększyć delikatnie saturację, czyli na środkowym pasku przeciągam go delikatnie w prawo i zwiększa się nasycenie koloru. Ostatni suwak służy do zmiany temperatury zdjęcia. Chcę, żeby były odcienie bardziej zimne lub bardziej ciepłe. Jako, że to była już późna pora dnia i słońce zachodziło, zwiększymy trochę temperaturę, żeby bardziej ocieplić to zdjęcie, dodać pomarańczowego odcienia i tyle wystarczy. I tak z każdym ujęciem warto sobie je przeglądnąć i delikatnie poprawić, czy zwiększyć kontrast, zwiększyć lekko nasycenie kolorów, żeby lepiej przyjemnie się to oglądało. Na sam koniec, jeśli mamy już ułożone ujęcia, dopasowane wszystko, kolory poprawione, trzeba film wyeksportować. W prawym górnym rogu znajduje się ikona eksportu i są cztery opcje do wyboru. Możecie od razu film wysłać mailem na platformę, zachować bieżącą klatkę, czyli zrobić jakby screenshot lub eksportować plik. Wybieramy ostatnią opcję. Temat filmu Teneryfa, tam byliśmy, tam był nagrywany. Format wideo i dźwięk, czyli żeby obydwie rzeczy zostały zapisane. Rozdzielczość Full HD, jakość wysoka, kompresja, dajmy lepsza jakość. I nasz film będzie trwał 26 sekund i zajmie około 66 MB. Dalej. I wybieramy miejsce zapisu filmu i zachowaj. Teraz program musi go zapisać, chwilę to potrwa. Tutaj w prawym górnym rogu widzicie kółko postępu. Jak będzie zakończone, nasz film jest gotowy. To tyle, jeśli chodzi o montaż tego klipu z wakacji. Bardzo Wam polecamy robić to, bo to będzie świetna pamiątka. Na początku, tak jak mówię, może Wam się to wydawać trudne, ale z każdym kolejnym klipem, z każdym kolejnym filmikiem będzie to coraz łatwiejsze. Tutaj ogranicza Was tylko Wasza fantazja, kreatywność. Naprawdę macie dużo fajnych możliwości do wykorzystania i będziecie mieli super pamiątkę z wyjazdu czy z wakacji. A teraz zobaczcie, jak wygląda stworzony przez nas klip i do zobaczenia w kolejnym odcinku.